Popatrzę, czy coś tutaj tak widocznie mogę zrobić. Czy jest tu coś, co widocznie mogę zrobić? No nie wygląda i to jest najgorsze. A jednocześnie przydałby mi się orb jakiś. Spirituale to był orb, dobrze pamiętam? Tak. A czy jest to w miarę? W miarę niedaleko. Przypomnij sobie jeszcze co się jak robiło. A propos. Jestem pewien, że nasz przyjaciel bot się teraz obudzi. Nie no, obudzi się. Wierzę w niego. No są boty, normalnie on działa. Nie no, ja wiem, tylko czasami bywa to różnie, jeżeli chodzi o to, jak szybko mu to wyjdzie. Czy ja mogę coś tutaj konkretnie zrobić? A, bo ja tu jestem, dobra. Miałem double jumpa. Miałem Eldasha. Charge Flame miałeś też z takich rzeczy, o których możesz pamiętać. Nie pamiętać. Morle. Odnowię sobie energię, bo z jakiegoś powodu nie miałem. Mam wrażenie, że jeszcze zapomniałem na Discordzie się przełączyć, na nie przeszkadzać. To... Owszem. Szybko. Jeżeli nie masz tego od na disturb, no to może być problematyczne. No może, dlatego już to naprawiłem. Dobra, i teraz widzę wszystko, wszystko powinno być ok. Najwyżej tu jest... się o coś zbulwersuje, ale to wierzę, że się nie stanie. O ile ktoś nie będzie bardzo upierdliwy. Wiesz co, już chyba wolę, żeby ludzie się bulwersowali przez 5 minut, niż tak jak było wtedy z Krystianem na którymś streamie z piratów. Nie kojarzę chyba? Że jego nie było słychać chyba, albo... A, no... w tym sensie! No. Nie, bo tutaj widzę, i że nic mu nie mówił. Że mnie i ciebie powinno by słychać normalnie. Zakładam, że go też. Dobra, czyli to jest jakaś oddzielna lokacja z tego, co widzę. Proszę? Mogę to zgadnąć? Chyba nie. Znaczy, mogę w ten sposób, ale to było bardzo nieoptymalne. No było, było. No ale możesz sobie odnaleźć apeki tymi spiritu soul linkami na stabilnym podłożu. Móc mogę. Czy to działa tak jak myślę, że to działa? Tak myślałem. Aha. Dobra. Cześć, Curo. Cześć, dzień dobry. Okej, nie myślałem, że to tam akurat trafi. O, jego odysejowanie. Czy jestem w stanie go zestrzelić, zanim tam doskoczy, to jest pytanie. Okej, mogę to zrobić na spokojnie po prostu. No tak. Czasami trzeba. Czy na pewno można to zrobić szybciej, ale jest trochę ryzykowne pewnie. No tak. Czy jestem tu bezpieczny? Chyba tak. O dziwo. Trochę HP-ków. Czy to coś jest? Czy to tylko wygląda, jakby coś to było? Czy coś jest? Akurat HP-ki ci się odnowią i tam. I... Nie, jakoś specjalnie dużo, ale zawsze coś. Nie no, dwa chyba, dwie jednostki teraz ci się odnawiają. Wydaje mi się, że masz tego upgrade'a już. To jest takie typowo metroidowe. Że tego nie zaatakuje. Tak, w metroidach są takie pierdoły, których nie można zabić. Wszędzie są tak naprawdę, chociażby w Mega Manach też to przecież. No tak, ale mi się bardzo z metroidami kojarzą. Aha. Po prostu. To było trochę zbyt ryzykowne. A, mam wrażenie, jakby coś mi klatkowało i mnie to trochę irytuje. Podejrzewam, że muszę więcej z tego korzystać. Szkoda, że analogii od moich Joy-Conów driftu jak wybany Need for Speed, Jezu. Nie.
Nie wiem, ja albo nie zwróciłem uwagi jeszcze na problem, albo u mnie go nie ma, jedno z dwojga. Wiem, że generalnie prędzej czy później będę chciał sobie sprawić pro kontroler, ale to raczej na zasadzie, że... Au. Goddammit. Ale to raczej na zasadzie, jak znajdę jakąś sensowną przecenę, bo płacić tam te 280 zł, czy tam ile to było, to jednak trochę dla mnie za dużo. Jezu! Ej, ej. Coś tam mam swoje zdanie na temat skoków w Ori. Nie, no ja wiem, że to jest kwestia przyzwyczajenia z tej gry, ale... Powiedziałbym, że raczej te skoki są mniej typowe niż takie, do których człowiek jest przyzwyczajony. Mhm. Może tak też trochę być. Ale co faktycznie? Dosyć... Nie mam poziomu, więc na razie. Znaczy, one są... To jest trochę bardziej taki ruch, jakiego byś się spodziewał normalnie po poruszaniu się. No tak, a nie po grze platformowej. No tak, gdzie w grach po prostu masz tak, że no postać ląduje tam, gdzie ją poprowadzisz. Dobra, co tutaj jest moim celem, żeby to zrobić? Zobaczmy. Cześć, son. Cześć, dzień dobry. Ale też, że możesz przytrzymać przycisk skoku, żeby tutaj skakać wyżej. Od tych. Aha, już widzę. Dzięki, że przypomniałeś. Hmm. Senność. Trochę znam uczuć. Nie powiem, że jakoś bardzo mocno i w ogóle, ale też nie powiem, że nigdy mnie to nie spotkało. Spadko przez... To jest ten moment, w którym ja bym na razie odłożył grę i zaczekał, aż będę miał nieco lepszy sprzęt. Wow! No to się wyspałeś dzisiaj chyba, stary. Najgorsze jest to, że jak człowiek za długo śpi, to też ma takie... To też prawda, ja dzisiaj spałem od 1 do 11 i to dla mnie już jest za długo. Znaczy ja generalnie mam tak, że jeżeli śpię sam z siebie za długo, ale to mam taki, Jezus, ja nie chcę tak i często sobie nawet na weekend budzik ustawiam w takim wypadku. Zobaczmy, czy tam coś będzie. Mogę zawsze tak zrobić. O, mi się na razie udaje unikać rzeczy z ósemki spoilerowych, na szczęście. Podejrzewam, że nie na długo, jeżeli będziesz przeglądał YouTube. Well, może być tak, że po prostu faktycznie zrobię sensowną rzecz i zamiast kupywać sobie Nocturna najpierw, to kupię sobie Villager najpierw. Znaczy ja nie ukrywam, że moje zdanie na temat Nocturna jest bardzo proste, że raczej muszę zaczekać, aż będzie jakaś promocja, bo nie widzi mi się kupowanie go za pełną cenę. Ja rozumiem. Nie poszedłeś po ten duży kryształ? W końcu? Chyba wiem, w czym problem. Nie zapisywałeś po prostu po tym, jak go wybrałeś? Tak, postawiłem punkt, a potem ten. A potem go otworzyłem. Jeszcze nie mam. Od razu lepiej. Nie. Dobra. To? Dobrze jest pamiętać, że te portale resetują ci double jumpa. Aha, tylko bardzo kwestionuję to, co się właśnie stało. Głównie dlatego, że nie widziałem, co tam się stało. Nie. O Jezu, dobra. Dobra, czy jeszcze raz? Tak to. No. Właśnie, bo ty stajesz na krawędzi, nie? No ja właśnie rzecz jest tego typu, że ja w ogóle miałem nic nie wciśnięte w momencie wchodzenia przez portal. Cześć, Lołku. Więc wiesz, to nie jest tak, że nie wiem, daj mi nawet...
nie jest tak, że dajmy na to się ruszam nawet jakoś i przez to wchodzę w kolce, tak? Hmm. Tylko bardziej, że rzeczywiście tak mnie wyrzuca. No bo czekaj, tak? Au. O. Bo po prostu musisz... Znaczy, wiem, że to znaczy, ja nie widzę, jest... Ja widzę, co trzeba zrobić, tylko... Po prostu przenosisz swoje momentum przez te portale. No. Więc to jest taki feller, że trzeba zrobić double jumpa tam na dole, tak mi się wydaje, przy tych kolcach. No właśnie, wiesz co, mój główny problem jest taki, że knockback mnie wrzuca z powrotem w portal. No tak, dlatego się mówię, że ten po prostu musisz... W tym, o właśnie, w tym mniej więcej miejscu zrobić double jumpa i to cię wyrzuca tak jak potrzeba. To jest junk, ja przyznam. I raczej to jest po prostu złe umiejscowienie kolców w tym miejscu, wydaje mi się, że... Znaczy dla mnie dużo większym problemem jest to, że w tego typu grach moim zdaniem dużo bardziej powinno być wszystko widoczne, a nie zasłaniane przez pseudo 3D, o tak powiem. Mhm. Czy to jest do wysadzenia? Nie. Czy to jest do przeskoczenia? Nie. Tak też nie. Gdybym się spieprzył z powrotem na dół, byłbym zachwany. Gdzie tam mnie wyrzuci tutaj? Czy mogę? No myślałem się, że one będą do czegoś potrzebne, ale w tej chwili... Nie widzę do końca do czego. Wydaje mi się, że wyświetlał ci się tip, jak poszedłeś do jednego, nie pamiętam do... Mogę je przesuwać. Tylko co mi daje dokładnie przesuwanie ich? Bo tak, na pewno mogę... Nie do końca jestem pewien, co to daje. Czekaj. Interesujące. W każdym razie... Właśnie to jest pytanie, co ja mogę z tym zrobić. Czy mogę to zepchnąć? No, mogę. Na pewno jest to, co chciałem zrobić. Patrzcie, co Hitsuru wysłał, nas spamujemy. Czy powinien się bać? Zaraz ci powiem. Ja pierdzielę. Przezroczysty pad do Nintendo, w sensie, że widać wszystkie te... Całą jakby elektronikę pod tym. To, Dziwny to jest koncept, bardzo dziwny. Mam wrażenie, że ktoś oszczędzał na obudowie. Okej, to już widzę, co jeszcze muszę tu zrobić. Teraz to przenieść, tylko odskoczyć od tego. I ten się już tu przyniosę. Doskonale. Ja chcę więcej poziomów. Gra zapisana, niepokoi mnie to. Tak samo jak to, że zamknęły się za mną drzwi. Wow. To jest samurajo. Cześć, Zizik. Cześć, dzień dobry. Jak je sprowokować, żeby tutaj strzeliły? To jest pytanie na dziś. Jak tam samurajo maturki? I w ogóle jak tam maturki, jeżeli ktoś jeszcze pisze od nas widowni.
Czy da się jakoś sprowokować, żeby w to strzeliły? O Jezu. Pewnie jakoś się da, tylko... Do Polski była ambicja, coś tam. Tak, lalka. Ambicja Wokulski, lalka i w ogóle. Au. Ewidentnie da się je sprowokować, żeby strzeliły. Wystarczy być w pobliżu tak, żeby strzeliły, ale... Robiłeś wiersze, interpretacje? Au. A, dwa tematy rozprawek, okej. Okay. No sposób. Chcesz to strzelić? Tak, chcę. To ewidentnie nie jest to, co chciałem zrobić. Najgorsze jest to, że wiesz, człowiek wie dokładnie, co jest celem, ale nie wie, jak do niego dojść. To prawie jak ja przez większość swojego życia, jeżeli chodzi o matematykę. Ja znałem wynik, ale nie znałem sposobu, żeby dojść do niego. I wszyscy mnie za to kompletnie jechali. Zróbmy to tak. Spróbujmy od zera. Ten tutaj. Ja to wygląda. On do mnie jest strzela, jak jestem przy samych drzwiach. Chcesz może jakiś protipem dorzucić? Tak, mogę ci dorzucić przy tym, że to co robisz nie jest tym, co masz zrobić. Dzięki. Już wszystko wiem. A jakimś protipem? Tak, że musisz go zabić. No, to jest cały szkopuł tutaj. Okej. Nie, bo wiesz, to po prostu wyglądało jak ta łamigłówka z wcześniej, gdzie musiałeś... No tak. Dobrze, bo też nie umiałeś, nie będę kochał. Nie, ale teraz jak mówisz, że trzeba go zajść, to ma to, ale to by nie sensu. O! Tanie. Znaczy wiem, że on ma te same miejsca, które się spawnuje, więc mogłem tego spokojnie uniknąć, nie stojąc w miejscu, w którym on się spawnuje. Ale i tak stanie. Tego konkretnego miejsca na dole chyba właśnie nie widać. Znaczy je widać, tylko on chyba do tego momentu się jeszcze nie spawnował w tamtym miejscu. Chyba gdzie odchodzi. Bo tak samo na początku przecież te wszystkie inne też nie były oznaczone. No tak, to było. Au. Okej, okay, masz to. Powiedzmy. Chociaż w tym przypadku masz to trochę nadużycie, biorąc pod uwagę, jak dobrze mi poszło. Dobra. Czy to mnie przenieść tam na górę? Tak. Teraz myślimy w portalach. Nie. Dobra, najpierw tu. Gdzie Jerychon? Au. Wow. Ale zgadnąłem.
Owszem. Gdzie zapisane? Jest posiadany. Dobra. A tutaj na górze nie widzę, żeby coś było. Czy będę miał na mapie napisane, ile potrzebuję? Nie, widać na razie 4. Dobra. Mam nadzieję, że to mnie nie wyrzuć na sam początek. Ale nie jest to sam początek, to muszę przyznać. Ale muszę też przyznać, że przydałby mi się tu punkcik zapisu. Mówisz, masz. Możesz go sobie zrobić sam. No, to mniej więcej miałem na myśli. Au. A, nie dobrze. Trzeba to zgarnąć. I mam 4. Otwieraj. Mit. Zgaduję, że tam trzeba będzie jakoś później przejść. No, na razie mamy drzewo. Daszował przez... I to jest chyba jedna z moich ulubionych umiejętności w tej grze, w tym drzewie. Pedasz? Im tylko dasz do góry. Basz. Przytrzymaj gry przy latarniach albo projektilach. Chyba nawet wiem, z czym mi się to kojarzy mniej więcej. Boże, o. Tak, już będę wiedział, z czym mi się to kojarzy. Czym ci się to kojarzy? Tylko, że w odwrotny sposób. Dla tych, którzy grali w Eklezję, tam był glif, który działał w bardzo podobny sposób. To był magnes, że łapałeś się i jeżeli na przykład byłeś od dołu, to poleciałeś zupełnie w drugą stronę, tak? Aha. I mogłeś się obracać w jakimś tam kółku wokół tego miejsca. I w zależności od tego, w którym miejscu byłeś wokół miejsca, którego się łapałeś, to leciałeś w przeciwną stronę, tak? Czyli tak jakbym był w tym miejscu, to zawsze bym poleciał dokładnie tutaj. Aha. Że nie mogłem sensu stricte wybierać tak strzałkowo, ale mogłem na zasadzie, że wiesz, mam wybraną swoją pozycję na tym kółku, tak? I też nie miało to ograniczenia czasowego, tak jak tutaj to widzę, że jest. Czyli mogłem sobie po prostu wisić na takim magnesie, ile mi się żywnie podoba. Tylko nie będę kłamał, że umiejscowienie tego przycisku nie jest dla mnie optymalne, ale chyba nie będę zmieniał. Grani nie lubię, jak rzeczy związane ze skokiem są, powiedzmy, po drugim, po drugiej stronie pada. W sensie X i trójkąt w tym przypadku. Mi to jakoś, kurczę, nie przeszkadzało zbytnio, muszę przyznać. Nie wiem dlaczego, bo też jakby mam ten problem, ale jakoś to działa. Nie, na pewno jakoś to działa, tak? Ale... I to, że można tego właśnie przeciwnika, to jest też miód, bo to otwiera ci tyle możliwości poruszania się po planszy ogólnie, przez to, że możesz baszować od prawie wszystkiego. Okej. Muszę... Na pewno przez długi czas będę miał ten problem, że będę mylił kierunek. Aha. Będę miał też ten problem, że nie uważam i przeciwnicy będą na mnie skakać, ewidentnie. W każdym razie, co miałem na myśli, to mówię, to, że magnes, powiedzmy, używało się w tej sytuacji, jak ja trzymałem strzałkę w dół, żeby polecieć do góry, a tutaj trzeba strzałkę do góry, żeby polecieć do góry, tak? Powiedz tak, Sebastianie, jest jedno narzędzie, jest jedna umiejętność, którą Definitive Edition dodaje, która umożliwia Baszowi totalne miejscami łamanie sekwencji w stosunku do niektórych bonusów. Czy ja przechwytuję takie jakby te niszczące możliwości tych pocisków? Tak, że jak je przekierujesz na jakiś ten... A, w sumie racja, bo ja przekierowuję pociski. Tak. Poczekaj. To w odwrotnym kierunku do tego, jak skaczesz. No właśnie, coś czuję, że to będzie dla mnie... Z początku trochę konfundujące.
Znaczy dla mnie to jest takie logiczne z punktu widzenia fizyki, w sensie, że ty się odbijasz od czegoś, ty idziesz w jedną stronę, a coś idzie w drugą. Tak, 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 tylko mówię, ja długo grałem w Eklezję i pod tym względem to mnie będzie ruszało. Aha. Czy to trzeba zrobić, to co myślę, że to trzeba zrobić? Kurde. Oh boy! Nie mogę się doczekać na wszystkie tego typu rzeczy. Chyba w drugą stronę muszę. W sensie w ten sposób. Aha. A i teraz wystarczy, że przekieruję go w tę stronę. Tylko chyba już... No dobra, nie, może go tylko... Powinno być ok. Okej, okay, nice. Bo zgaduję, że chodziło ci o to, że był za nisko. No, wydawało mi się, że tak było. Mhm. Jakby był to bez sprawy, jeszcze raz, po prostu to nie jest... Nie jest to miejsce, gdzie jestem, bo jestem karany. Cześć. Masz świetny pomysł. Jeszcze raz. Tutaj za bardzo w prawo. Te pociski są takie... Jedno. One są zdradliwe. Bo one bardzo mocno przyspieszają. Tak. Na litość boską. Au. Czy ja mogę jeszcze? Okej. Znaczy, do tego można się, moim zdaniem, jest... Ta gra daje ci na tyle dużo możliwości bawienia się z tym, że w pewnym momencie się przyzwyczajasz do tego, jak to działa. Nie, na pewno, tak? Wydaje mi się, że tam na dole będzie ślepy zaułek bardziej niż tutaj, więc po prostu tam spróbuję pójść na razie. Aha. On we mnie strzeli, prawda? On we mnie strzeli. W drugą stronę. Trochę bardziej jeszcze poziomo. No i co? To tam mnie przynosi. To cię przynosi do Energy Cella. No warto. Więc moim zdaniem znakomite, że tutaj poszedłeś. Bo nie, zawsze to jest to. I nie wiem, czy byłem przekonany, że to jest kryształ z energią Energy Cell, ale wychodzi na to samo, więc. Okej. To by nie było mądre. Tam raczej nie wygląda, żebym miał coś zrobić. Zup. Tip. Dobra. Żeby nie zapominać. Nie chciałem przychodzić. Kolejny sposób, że wspinanie się po ścianie zdobywa się wcześniej. Podejrzewam, że gdyby nie zdobywało się go wcześniej, to nie byłoby tu miejsc, które tego wymagają, albo które w jakiś tam stopniu to wykorzystują. O. Dobra. Teraz pytanie, co ja chcę tu zrobić dokładnie? Znaczy, mam pomysł. O. Nice. Get, get. Okej, działa. Bardzo ładnie. Fajnie, że ten basz ma taki dosyć w miarę duży obszar działania, że możesz do tego. No, bez tego podejrzewam, że używanie go było straszliwie upierdliwe. No tak, a na szczęście to jest gra, która jest dosyć dobrze dostosowana do swoich umiejętności. Nie wymaga od ciebie pikselowej perfekcji. Nie wiem, czy ktoś miał okazję grać. Ostatnio mi się zdarzyło ogrywać Hellblade'a, Senua's Sacrifice.
Słyszałem o tym tytule, ale nie grałem. Ja też dużo słyszałem i ostatnio miałem okazję właśnie ograć jako tako. Tam niektóre te runy, które trzeba włapać, one... Człowiek widzi dokładnie, w którym miejscu one są, bo nie na ile kojarzysz mechanizm, który tam występuje. Nie, nie kojarzę. Jest coś takiego, że masz takie typowo nordyckie runy, które blokują ci drzwi i które musisz wyłapać, powiedzmy, w środowisku, co nie? No. Czyli wiesz, na przykład runa wygląda jak takie nieco krzywe H, to musisz wyłapać dwa słupy i przekrzywioną gałąź między nimi, tak? Aha. I czasami ty ewidentnie to widzisz i skupiasz się na tym, czyli robisz to, co trzeba, żeby, powiedzmy, zapamiętać tę runę. Aha. Ale nie musisz to zrobić z innego miejsca, albo to nie w tym miejscu, twórcy sobie wymyślili, że musi to być jednak gdzieś indziej. O, jest. I to jest tak dla mnie irytujące ciągle. Niepokoję się. Au, za szybko. No to są te same drzwi, które były przy ostatnim tego typu. Aha. Tylko tym razem chyba nie mogę atakować. Przynajmniej nie widzę, żebym mogła. Albo atakować go jego własnymi pociskami, też jest opcja. W tę stronę. Ano. No to jest ciekawa potyczka, bo masz tego typu pole walki. Łapać. A tak już nie zdążyło. Ale jest to jak najbardziej manageable. Ło. Dobra, brać głowy. Tak? Wiesz co? Ja nie za bardzo chcę backseatować, ja wiem, że pójdziesz tam na górę, a chciałbym, żebyś poszedł o właśnie tutaj. No w sumie. Bo tutaj po prostu masz tego. Save a world. Ma to sens. Kurde, nie wiem, czy to kwestia tego, że gra tak działa, czy to... Mi kratkuje po prostu, że takie jakby spowolnienia są delikatne. Nie wiem, czy to widać. Znaczy, w momencie, kiedy używasz tego basza, to jest spowolnienie, bo żebyś mógł wycelować. Nie, właśnie nie chodzi mi o basza, tylko sam gameplay zwykły. Aha, ja tego nie widzę, bo wiesz, to współdzielenie ten Discordowe jest i tak no robi wiem. Robotę. No wiem. Czyli musimy usunąć te elementy, które są po obu stronach. No dobra, tego nie atakujemy, mapa mi sugeruje, że możemy iść lewo i w prawo. Jeszcze odnosząc się do tego, co Jadejhon napisał, niektóre te efekty są naprawdę straszne dla oczu. Powiem tak, na pewno gdybym miał jakieś problemy typu epilepsja, to bym się za to za cholerę nie zabierał. A i ogólnie jako tako rzeczywiście... No sama szata graficzna potrafi przysporzyć o ból. Jezu! O Boże. Zabawa. Jestem retarded! Excuse me! This call is being retarded! Nie więcej. Nie tu? Nie, ja nawet się nie skupiałem na to, gdzie lecesz. Nie skupiałem się na tym, gdzie lecę, to chciałem powiedzieć. Co? A, bo tu jest ten. A to jest w tle. Coś, co bardzo lubisz. Znaczy nie. To bardziej jest kwestia, że nie wiedziałem, że to jest platforma, tak? Ja myślałem, że muszę się od pocisku odbić i tutaj górą wlecieć. O mój Boże, ale to wygląda chujowo. No to są chyba kolce po prostu. Znaczy to na pewno są kolce, to ja w to nie wątpię. Tylko po prostu się zastanawiam, że tutaj coś jest. Ginso z Rage 3. Nie. I mean, mapa mi wskazuje, że nie, ale nie zawsze mapie można ufać. Więc wolę się upewnić. Okej, czyli skoczenie tutaj dało mi absolutnie nic z tego, co widzę. No tak.
Chyba, że tu coś miałoby być, ale też nie widzę, żeby było. A propos Gini, to co teraz gra właściwie? Dam on gra z DTF-em. Zgaduję, że bardzo intensywny, niezjeżdżany jest. Damwon? No, zaraz zobaczę. Byli do tyłu 2-7 w kile. Jakieś 8 minut temu, jak widzę na Twitterze. A. Zaraz ci powiem, tylko znajdę. Transmisję. O mój Boże! Właśnie zorientowałem się, co muszę to zrobić. Ajajaj. No. Boy. Gun. Właśnie to było boy, nie Joey, spokojnie. Wiem, ale odczytałem już twoje myśli na zaś. No dobra, dawaj. Dobra, kurwa. Może nie wlecieć. A nie, wleciało. Teraz tutaj prawej masz. Gdzie save point? Boy. Najgorsze jest to, że tutaj trzeba tak powiedzmy w miarę mocno między tymi tybami przeskakiwać, że tak powiemy, że raz jedno, raz drugie. Będę potrzebował tych HP-ków. Powiem ci, Shinji, tak, co się dzieje. 4,5 golda przewagi DTF-em. Aha. I padł jeden Nexus turret do Muonu. Domyślasz się pewnie, co chcę powiedzieć. A, so close był ostatni w dodatku. Wiem, zwłaszcza, że mogłem jeszcze po niego sięgnąć. Dobra, jeszcze raz. Uciekaj. Daj jeszcze jednego. Czy... Wszystko wykorzystywane. Tak było. Nie myślałem. Nie wygrali tej gry jeszcze. Znaczy bardziej mi chodzi mi o to, czy to nie jest tak, że oni pieszo przegrali. Tak, przegrali na. Nie pamiętam, kto tam jest w tej grupie jeszcze. Dobra, to już powinno zniszczyć. Nice. No i co? Co to miejsce jebać? Nie było aż tak źle. Mogło być gorzej. Okej, okay, czyli tutaj jest już wsio, chyba. Na mapie też wygląda, że wsio jakby nic tu więcej nie było, więc po prostu muszę sobie grzecznie kucanie to spaść. Nie powiem mnie, że te latarnie się tak tutaj pojawiły, jakby trzeba było wracać tam na górę teraz. Dobra. Co ja właśnie chciałem zrobić? Mnie nie pytaj! Na kurde. Blisko. Nice to! Dzięki. Tam się nie przejdzie. Jest teraz tylko... Boję się, że w tym pocisk w takiej sytuacji się pierwszy. Ale na szczęście nie. Spokojnie, to nie jest takie trudne jak ostatnio. Znaczy domyślam się, co tutaj trzeba zrobić. No ty masz taki ładny kamera pan, który ci podpowiada. To muszę to odrobinę niżej zrobić. Chyba to będzie ok. Yep. Nie. Ajajaj. Wow. O Boże, stary, co ty zrobił? Spadłem. Coś jeszcze chciałbyś wiedzieć? Jak to mówią, that's all facts. Co? To old fagi? Ja old fag spał?
Ja myślałem, że miałem to zniszczone już przy save'ie. Goddammit. Dobra, to jeszcze raz. Niech on to wyjdzie, bo chce te ability points. Powiedziałem, że chce te ability points. O mój Boże, co ja robię? YYLMAO. Wie ktoś, jak zajść ten, który... Nie wiem, co to jest w Blenderze. Pierwsze słyszę. Ja nie korzystałem nigdy z Blendera, więc... Ja tylko się śmieję z pisowni, spokojnie. Ja wiem. Ja takie rzeczy Sylwii zostawiam, jak jest. A dzisiaj Sylwii nie ma. No tak, więc... Blender nie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie do psu. No nie, no gdyby był, to podejrzewam, że animatorzy w i ludzie od Bodei 3 te by nie zarabia i tyle je zarabiają. To powinno być okej. Okay. Albo też za wysoko. Ajajaj, szybko. Hmm. Bo ta początkowa perspektywa, mam wrażenie, że tak myli trochę. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie? Może troszkę. To już powinno być okej. Okay. No. Tak jest. Tylko potrzebuję jeszcze jednego pocisku. Ładny. Korupcja zniszczona. Jeszcze Rekindled. Co to tak, sosy? Aha, chyba już wiem, no. po co były te. I dlaczego achievement nazywa się Run for Your Life? Au. To jest strzel. Czy mam tutaj czegoś robić? Już mam. Wow, co za szef, jeszcze zbiera znajdźki. O nie! Nie! Biegnij. Au. Dobra, tym razem mam trochę więcej czasu, bo zakładałem, że ta woda... Nie, ta woda magicznie przyspiesza, żeby być zawsze tuż pode mną, podoba. Albo i nie. Czyli mogę mieć trochę więcej czasu przez to, że... Dawaj. Mam wrażenie, że wpieprzyłem się w pocisk, który poleciał za mną i bardzo mi się to nie podoba. Damon wygrało. Jednak? Tak. Obronili i tam zejsowali i poszli po swoje. Okej. No nie! God damn it! Tak blisko! Domyślam się, że to był dosłownie koniec. Tak. Nawet nie jestem zdziwiony trochę. Psz,
Przynajmniej więcej banger motywu można posłuchać. Jezu, uwielbiam. Uwielbiam tę ścieżkę. Jezu. Jadę. Oj. Jezdej. No, łapiesz już coraz bardziej tego basza. O to właśnie chodzi. Drzewo jest fajnie sprojektowane pod tym względem, że naprawdę uczy cię korzystania z tej umiejętności. Chyba Soul Link. O nie! La la la, kciuk mnie zaczyna boleć. Nie pokoi mnie to. Takie flow motion. O nie. A jedno. Ouu. Za dobrze chciałem. Jeszcze raz, co jest opcjonalną umiejętnością? Eldash czy Double Jump? Eldash. Nie, żadna z tych jest... Czekaj, to co, ja zgadłem co było na drzewku? Umiejętności? Fu! Nie, bo nie wiem o czym ty teraz mówisz. Eldash jest opcjonalną umiejętnością. No to właśnie o to pytałem. A, no Eldash. Bez Eldasha tutaj było tak dużo ciężej do pysty. No... Wydaje mi się, że robiłem te sekwencje bez Eldasha dla achievementa. Żeby przejść grę bez drzewka umiejętności. Naprawdę jest taki achievement? Tak. Nie wiem, gdzie tej gry. Nie ukrywam, może być co najmniej ciekawy. Znaczy podejrzewam, że jak już się wszystko poogarnia, to nie jest aż tak źle, ale na pewno nie jest to coś, co chciałbym w tej chwili robić. Domyślam się, Erdasz jest zbyt przydatny. A wydaje mi się, że też Erdasza nie masz w oryginalnej wersji Oriego. Nice. Dasza nie masz w oryginalnej wersji Oriego nawet, bo ten... Nice. Bo ta lokacja z Dashem jest opcja jest dodana w Definitive. Au. Goddammit. Yikes. Dobra, przełam to się na Deepada z powrotem, bo szło mnie lepiej. Coś tam, kto by pomyślał, że jak ma się precyzyjniejsze sterowanie, to idzie lepiej, to nie? Dla baszy bardziej precyzyjny jest to analog. Może trochę. To pytanie, jak często tego potrzebujesz, żeby aha, dokładnie analogiem mierzyć? O mój Boże. Indy poczuł fał tej gry. Właśnie zastanawiałem się, czy jak przetrzymam tego basza, czy złapie mi automatycznie, czy muszę go znaczy odpowiednio wymierzyć, ale z tego co widzę, tu łapie tak jak bym chciał. Nienawidzę życia. Nie wiem, czemu robisz tego double jumpa tak uparcie tam. Bo nie... Ale ja nie robię tego double jumpa, bo mam taki widzimisię, ja tam nie doskakuję pojedynczym. O to mi chodzi. Ale tam masz kwiatka, od którego możesz się odbić. No,
Ale czekaj, zaraz tam dojdę i wyjaśnić mi, co dokładnie masz na myśli. Okej. Okay. Jestem o tu. No tutaj. No tu masz kwiatka, od którego możesz się odbić. No ja wiem, tylko chodzi mi o to, że ja tam próbowałem wskakiwać pojedynczym jumpem, tylko z powodu mechanik skoków przeskakiwałem nad nim. Hmm. Bo pojedynczym skokiem też nie doskoczę na kwiatka. Nie no. Za każdym razem ja próbowałem doskoczyć pojedynczym skokiem i lądowałem centymetr przed nim. O to chodzi. Ja dlatego próbowałem potem jeszcze robić ten dodatkowy skok, bo ja lądowałem przed kwiatkiem i potem robiłem micro double jumpa. Właśnie nie chciałem o tym mówić jako tako, ale mówię, za każdym razem skakiwałem dosłownie tuż przed niego. Możliwe, że ja źle skaczę po prostu i można jakoś później się odbić czy coś, ale mówię, za każdym razem ląduję tuż przed nim. I dlatego mi ten skok wychodzi tak, jak wychodzi. O jedno. Cześć Marcin. Cześć, dzień dobry. To było złe. Tak. Nie złapałem go. Ula, to było za szybkie. Au. Tasko. Nie. Powiem tak, Marcinie, bo ja powiem, co napisał, że ja się z tobą zgadzam w całej rozciągłości. No to jest bardzo ładny moment. Au. No. Zanim ktoś zapytał o te sublinki, po prostu mam grube palce i wciskam jednocześnie trójkąt i kółko. Chyba możesz po ścianie i jerdaszem? Yep. Nie, móc mogę, tak? To akurat mi kolega uciekł. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Mamy to, jest, udało się. Jest moja ręka. Wszystko to nie. No, niekoniecznie. Drześ bluma. No, akurat zdążyłaś na sam koniec. Nie no, nie było aż tak źle. I... ...102 metry. No jak patrzę, jak tak spada, to gram go wierszy nie więcej. Gdyby to była mewa, to już by nie żył. Czemu Thanos? Czy chcę wiedzieć? Good guy Gumon nas ratował. I jesteśmy w bagnie, które ma już swoje wody oczyszczone. Nie tylko zresztą bagno, ale całe Nibel. Całe Nibelheim. Ale i tak chyba jeszcze nie możemy pływać, jak tego. A mi teraz się przekonamy. Mhm. Mamy pasek.
Jop, czyli masz trochę tlenu. Jedna z umiejętności chyba, nie wiem czy nie następna na drzewku, pozwala ci pływać bez konieczności uzupełnienia tlenu. Au. A, bo ja mam 1 HP. Mhm. Z tego skojarzę to tak, to może być następne. Albo... Nie. Najpierw charge dash, potem whatever. Albo na razie sobie przejdę i generalnie posprawdzam co tutaj jest. To są speed gate. Ofensywne umiejętności, a co to? Nie słyszałem o takich. To jest Luna zrównoważony rozwój postaci ETM. Tak. I nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Movement is king. Ja też szedłem w movement za pierwszym razem jak grałem. Idę w dexa. Nie widzę żadnego problemu z tym, żeby iść dexa. Czy ja zdążę, czy nie zdążę? To jest pytanie. Powinienem zdążyć. Jeżeli się nigdzie nie wywala. Tak. Okej. Tutaj jest kawałek ziemi, na którym mogę stanąć. A tu mogę już spokojnie nawigować raczej. Dobra. Masz kryszteksa. Potwierdzam. Kryszteks był posiadany. Nie wiem na co mi to było, ale to zrobiłem, a już chyba wiem na co mi to było. Jak tak nie będzie lepsze? I know, daj! Ja gram w tą grę dla sekwencji platformowych, a nie dla jakiejś tfu walki. No, prawda. Dobra, chciałbym się wydostać, żeby zaczerpnąć tlenu. Plus, tlen, plus. Nie chcę umierać, plus. Dziękuję. Dobra. Potencjalnie jeszcze coś na dole tu może być, ale na dole się boję, że mogę nie wyrobić z tlenem. Wydaje mi się, że powinieneś mieć kieszonki z powietrzem. Na dole nie widziałem, żeby była jakakolwiek. W lewym dolnym rogu miałeś na dole. Mówisz? Mhm. Dobra. Spróbuję ci zawierzyć. Rzeczywiście coś tutaj. Tam jest. Tylko fajnie było się nie wygrzmacić o kolce. Będę udawał, że ten kryształ jest mi absolutnie konieczny. Tu masz kolejną kieszonkę z powietrzem. Do niej już mogę nie zdążyć. Nie no, zdążysz. Nie. Ledwo, ale zdążysz. A, nie. Ajajaj. A, i tam w dodatku trzeba iść, żeby było zabawniej. Myślałem, że to opcjonalne będzie. Nie. Gdybym zrobił wcześniej save pointa tak, żeby mieć dwa dodatkowe hapeki, to na pewno bym to przeżył. Jest jedna rzecz, która ta gra powie ci dosłownie za chwilę, a która ułatwi ci nawigowanie, o której jeszcze nie wiesz. Więc pozwól ci opowiedzieć wcześniej. Mianowicie naciskanie przycisku skoku pod wodą sprawia, że płyniesz szybciej. O! O kurcze! I chyba możesz go przytrzymać też, żeby nie musieć naciskać? Nie pamiętam już. Ale no, zdecydowanie to ułatwia, a ta gra ci to powie dopiero za chwilę przy tych bloczkach, które będą cię zgniatać. Potwierdzam. Przytrzymanie działa. No tak, ale tak dosłownie teraz ci to po... Halo? Gro? Może dlatego, że już to zrobiłem. Nie, no nawet jeżeli nie to gra, powinnaś móc to powiedzieć w tym momencie, w tym miejscu. Albo zakładała, że przejdę z drugiej strony, albo coś? Nie wiem. Nie, nie, nie. Nie, to jest intended. No bo ludzie zakładają, że w Definitive Edition grają same profesjonalne osoby, nie potrzebują takich teatr. Nie, przysiągłem, że ta rada się tutaj powinna pojawić. Mhm,
fun fact. Ja byłem w tym miejscu już jak miałem water breath. O kurczę. Bo ja pakowałem dosłownie wszystko w movement. No ja nie mogłem przez jakiś czas, a nie chciałem punktów oszczędzać. To chyba wsio tutaj będzie. Ja już się dobrze widzę. Mogłem co najwyżej. Nie, to nie wygląda, żeby coś było. Aha. Ale wolałem podejść i się upewnić. Zdążę? Nie. Kategorycznie nie. Znowu nie zdążę. Teraz też możesz mieć problem. Nie będę ryzykował. Imbi Fruta Rada pojawia się tylko jeżeli ten, jeżeli akurat... O Boże, 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 Boże! XD. Dzięki za suba, Skidi. Dzięki Skidi za suba już rok! Od pierwszego. Ja pierdzielę. Wislał. Nie będę ryzykował. I know, right? Dobra. Zróbmy może jedną rzecz albo drugą, a nie żadnej naraz. Bo to nawet nie była kwestia, że obie naraz. To dosłownie było zrobienie żadnej rzeczy naraz. No. Okej, udało się. Wypłynął. Ja zobaczę jeszcze co po lewej jest, bo ja nie byłem z tej strony. To jest. Up stone. Mhm. Wow. Miłej pracy. Au. Jezu. Momentum w tej grze mnie zabija. dobra, tym razem na pewno potrzebuję tego tlenu, więc pozwolę sobie. Wow. Wiggle, wiggle, wiggle. Dobra. To jest dobry pomysł. Skacz od razu. Nie, dlaczego? Nie rozumiem. Chuje, nie mogłem nawet. No chodź kolego, chodź, będzie fajnie. No chodź. No chodź. No chodź. To poszedł. No chodź tu, zapraszam. No chodź, będzie fajnie. Kurwo. Czemu on nie chce tam spaść? Czemu on jest inteligentny i nie chce tam spaść? To nie powinno tak działać. Au. Wiesz co, ja może najpierw zrobię to polesu. No, wiem. No dobra! Nie, to nie! Jak to... Au. Jak to sprowokować? Teraz się zastanawiam. Jeżeli w ogóle się da. Bo zgaduję, że jego trzeba jakoś sprowokować, żeby on się tam stoczył, żeby ten... Znaczy to wygląda jakby to tak działało, że trzeba go sprowokować, żeby on tam spadł. Żeby to zniszczył w swoją szarżą. Albo to, albo przyjść tej później z umiejętnością jedną z drugą. Z drugiej strony nie widzę, żeby on chciał tam spaść. Spróbuję jeszcze raz. Może... No. Nie będzie chciał. Posłuchaj mnie, chłopcze. Słyszysz to? Kurwa! Ajajajajaj. Dobra, nie to nie łaski bez idę sobie. Mam te... Kistone. Tak. Keystone! Otwierasz.
Czekaj. FBI, open up. Muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Okej. Okej, to chyba nie zadziała tak jak myślałem. Bo myślałem, że może jestem w stanie tym go, powiedzmy, poruszyć jakoś, ale ewidentnie nie. Nie widać było, żeby się ruszał, więc nie będę problemu. Ciężki, hitski boy. Dobra, wypłyńmy. Tam dalej na pewno coś było. O Boże. Znowu coś do zniszczenia. Znowu nie idę, żeby było jak. Uważaj na ten. Mam dużo powiedzenia na temat designu graficznego tej gry i nie są to pochlebne słowa. Powiem tak, gra jest ładna, ale funkcjonalnie jest absolutnie chujowa pod tym względem. A mimo wszystko, jeżeli gram w grę, to wolałbym, żeby była funkcjonalnie dobra. Jeżeli chcę, żeby coś się było ładne, to wolałbym akurat, nie wiem, film sobie obejrzeć. Właśnie, zastanawiam się po prostu... Au. Nie wiem, co chciałeś osiągnąć. Zastanawiałem się, czy mogę ten pocisk tutaj wpierdzielić. Ale on takim lobem dziwnym leci, że nie wygląda. Chyba. Nie wydaje mi się, żebyś dał radę. Nie, bo on nawet jak go przekieruje, to i tak... Tak, bo on jest... On jego ściąga do dołu. Znaczy, Marcinie, z tej perspektywy te kolce nie są widoczne, okej? Okay? A ja tak mniej więcej tutaj wbiegłem. No, są zasłaniane te. Jest ogólnie za dużo miejsc, moim zdaniem, w Orim, gdzie... Tego typu rzeczy właśnie są zasłonięte i mnie to mówi. Jest to dla mnie osobiście nieprzyjemna część tej mechaniki. Mhm. Na pewno nie mam zamiaru robić czegoś na zasadzie, ale ta gra jest chujowa, beznadziejna i w ogóle tak, bo gra mi się naprawdę przyjemnie. Ale też nie mam zamiaru kompletnie ignorować jakichś wad, które zauważę przez to, tak? No tak. Chcesz się jeszcze raz pojawić? Chyba nie chcę. To szkoda. A. Czemu się nie chce pojawić z powrotem? Uju, wracaj tu. Chyba pojawi dopiero jak będziesz po lewej? Tak mi się wydaje. Chuju! Bo za tym jest też drzewko po lewej. Znaczy widziałem, że jest to drzewko jako tak, tylko... Miałem nadzieję, że tamto jedna rzecz mi się... Stomp. Zgaduję, że stompem mogę niszczyć te wszystkie rzeczy, które typu nie mogę niszczyć. Tak, w szczególności tego typu podłogę, którą... Skok i dół po prostu naciskasz. No skok i w dół. A! Okej. Okay. W ten sposób. Czy wspominałem już wielokrotnie o przyzwyczajeniach z innymi gier, które mi psują sterowanie tutaj? Nie. Możesz też między innymi zniszczyć ten... tą podłogę, która była przy tym pancerniku, którego chciałeś. Aha, znaczy to się dom... Au.
goddammit, nie mogę się o to gadnąć. Czy tak się da, czy tak się nie da, to jest pytanie. Na pewno da się tak. To pytanie, czy to mi cokolwiek daje. Najwyżej, że mogę sobie pomachać latarenką. Teraz tak. Stąpa w odwrotną stronę raczej zrobić nie mogę. A on ewidentnie nie chce przejść w drugą stronę. Ale nie. Jest kilka też takich słupków na świecie porozwalanych, które też blokują różne rzeczy, więc pamiętaj o tym. Bo to nie wyróżnia się tak bardzo, ale miałeś już kilka takich mechanizmów. Dobra. Najgorsze jest to, że wiesz, człowiek tak mniej więcej widzi, co tutaj trzeba zrobić, ale jednocześnie nie ma pomysłu jak. No bo to wygląda albo jakby trzeba było przyjść tutaj kompletnie z innej strony, albo jakby trzeba było ten pocisk tego gnojka złapać i przerzucić tutaj. Tylko z tym drugim jestem pewien, że nie masz jak potem tutaj wrócić, powiedzmy. Nie możesz zrobić solnika przeciwniku, którego tutaj nie ma. Jego jednocześnie złapać też nie mogę. Auf. Dobra, zostawiam go na razie. To do tego faktycznie było. Niech i tak będzie. Zastanawiam się przez chwilę, czy mogę to zrzucić do wody, ale nie tym razem. Czy ja tu coś jeszcze mam? Od biedy to mogę zgadnąć. Bo tak to chcę, żebym się wrócił w to samo miejsce, z którego przyszedłem, więc... Down we go! Może dwa punkty? No tak, ale moja najbliższa bitka, którą chcę, jest za 3, więc... Trochę tak zwana wyrzepka. Przychodzę po zemstę. No i ciekawe, że ten stomp mu zadaje obrażeń nawet jeżeli nie też w niego bezpośrednio. No bo to jest obszarowy. A, w ten sposób. Ja myślałem, że stomp po prostu w ten sposób działa. W sensie ten przeciwnik konkretny. Nie, stomp ogólnie jest lekko obszarowy. Aha. Wiedziałem, że obezę. Znaczy nie będę kłamał, że z tej perspektywy, którą widziałem, to nie była umiejętność lekko obszarowa. Umiejętność mocno umierająca, tak jak ja ewidentnie. Okej. No jak już mówiłem, wow. Właśnie to nie jest lekko obszarowa, dlatego... No, to ma jednak dosyć duży ten. Okej, okay, zwracam honor. O! Okej. Było warto, jak jest? Już nie wygląda, żeby było coś więcej. Tu na górze coś jest, ale... Czy istnieje świat? Nie. Chociaż... No, wydaje mi się, że istnieje, tylko musisz dobrze go wycelować. Właśnie. Czy to już to jest już to miejsce, w którym ja bym zaczął próbować różnych rzeczy? Same. Zwłaszcza, że teraz ze stompem i z tym. Ze stompem i z baszem.
Ta prawa część mapy ci się otwiera praktycznie, no bardzo się otwiera. Tak, ja wiem. Dobra, to jeszcze raz. Żeby zejść do pani, to przekro zrobiłem. Tutaj to się odblokowywało. Tutaj punkciki. No tak, generalnie jestem w stanie uwierzyć, że aż naprawdę dużo mi powiedzmy odblokuje, tak? Dobra, to jeszcze raz, bo miałem pomysł na to, tylko muszę go dobrze wykonać. Za wysoko. Nie. To nie wyszło. Też. A stąd? Nice. A, dobra. Widzę na pewno przynajmniej jedno miejsce, gdzie mogę skorzystać. Au. Ze stąpa. Do upewnienia się, czy wszystko żyje, czy coś padło. Sevi? Niepokoi mnie ta cisza. To. Najgorsze jest to, że jak współdzielę, to teoretycznie nie widzę za bardzo, czy ktoś jest wytrzymany po prostu, czy nie. Sevik, jeżeli mnie słyszysz, to napisz na privie. Ja to zobaczę, weź czego. Bo mówię, odrobinę mnie to niepokoi, że go nie słyszę. Aż moment, spróbuję sam do niego napisać. Żyjesz, Bulek. Sorry, Aski, nie było mi na chwilę. A, spoko. Nie, bo tak nagle zniknąłeś i się zastanawiałem po prostu, czy mi też padło, czy mi to dalej też padło, czy... Mogę iść tam na dół po to pomarańczowe w Badzie Wietko, nie wiem czy ma to sens. No i to mogę. Tylko pytanie jak będzie z powrotem. Ogólnie na dole widzę, że parę rzeczy jest takich, które mógłbym zgarnąć na upę tego. No jest, masz jeszcze sporo ten. No chyba pójdziemy, będzie fajnie. No ja uważam, że teraz możesz naprawdę sporo rzeczy zrobić. Jak dobrze pójdzie, to niedługo trzeci poziom bije w sumie, czyli... Z rzeczy, które bym polecał ogólnie... Chociaż... Nie wiem, czy chcę to mówić, ale... Nie, najpierw będę. Nie, bo to będzie trochę backseating. Odrobinę. Nic nie będę mówił. Dobra, to jest teraz czysta woda, to najważniejsze. A wydaje mi się, że nic więcej tutaj nie powinno być poza moją głupotą. Nie przejmujcie się moją głupotą. No tak, bo przecież teraz możesz wszędzie pływać. No tak, właśnie głównie dlatego tutaj szedłem, tak? Mhm. Bo tam na dole też widzę przynajmniej jedną rzecz, jaka jest w wodzie ukryta. Damy save'a. Darmowa ability cel praktycznie. To Invisible Charging. Chyba wiesz co to oznacza. Charge dash. Czyli to jeszcze nie skurczy pływanko. No, kazałem ci przecież, jak wtedy o tym mówiłeś. Że ten, że pływanie jest później. To nie zużywa energii chyba. Chyba dopiero jak zdaszujesz. Możliwe. Nie jestem do końca pewien, do czego to służy praktycznie. Chyba jest narzędziem trochę bardziej ofensywnym? Znaczy podejrzewam, że przynajmniej w jednym czy w drugim miejscu
może mieć to na tyle zasięg, że dzięki temu będziesz mógł wejść w jakieś miejsce, gdzie normalnie byś nie wszedł, tak? Bo przeciwnik byłby... dajmy na to. Poczekaj, bo to... A nie, bo to działa... Okej. Okay. Już widzę, to zużywa energię. Tak, zużywa energię, widzę jak to działa też. To tak, tylko... Nie ukrywam, wolałbym, żeby to działało bardziej jak Super Dash z Hollow Knighta. Okej, okay, tam chyba nie przejdę, o ile nie ma tutaj przeciwników. A propos? Tu jest. Ale jest trochę daleko. Chyba, że podejdzie. Możesz go chyba zbabić tutaj. Ja chcę... Mogę cię chyba zrobić, znaczy już. Nie wydaje mi się... Właśnie. Nie no. Mogę na tą ścianę po lewej, masz rację. Mhm. No, i life soul. Nie, bo moim planem było skoczyć po to, co jest po prawej. Dlatego. A. Dlatego próbuję go tutaj bardziej prowadzić. Żeby móc skoczyć na tę ścianę po lewej. I... Chodź tu. Będzie za blisko, prawda? Yep. Czy on może wejść? Chyba nie. Znaczy, to jest jedna z tych rzeczy na zasadzie wygląda jakby się dało, ale pewnie za długo by to zajęło. Może. Au. Według mapy, w sumie niepotrzebnie tu idę, jak tak patrzę. Czy jest jakiś powód, dla którego ja tutaj... Zastanawiam się, czy Indrzej, czy nie mógłbyś... Znaczy, nie się... mógłbyś... Ja się zastanawiam, dlaczego mnie tutaj nie było wcześniej w sumie. No, ale nie, bo wróć jeszcze tam. Sobie, nie wiem, zapisz coś, ale chcę, żebyś spróbował podjąć ten cel. Bo nie, czy nie mógłbyś stąd po prostu zrobić double jumpa i dasza do tej ściany po prawo. O mój Boże. O mój Boże! Już czuję, że będzie mnie dupa blała o to. Będziesz mógł to zrobić. Tak, no, będę, łatwo. W każdym razie już czuję, że mnie będzie bolała dupa o te stopowanie. Będzie. Ups. I muszę jeszcze raz po to iść. Bo nie zapisałem, jak mądra głowa, którą jestem. Okay, bo mnie tak. Też trochę bolało to, że to tak jest skonfigurowany ten stop. Zwłaszcza, że ja wiem, że ja generalnie mam tendencję do tego, że bardzo często wciskam jednocześnie tego. Strzałkę w lewo i w dół, albo w prawo i w dół. Tak, dammit. A. Lewa, nie tak. Nie. Czy to trzeba szybkimi deszami, czy... Nie. To nie wygląda, jakby to trzeba było szybkimi deszami zrobić. Zastanawiam się, czy to się w ogóle da zrobić. Da się. Nie kłócając, przynajmniej nie wygląda, żeby to się... Och boj. O niektórych prostych rzeczach sterowania się tak zapomina. Mówisz? No, nie wiem czy widzisz, ale tam na dole masz mały niebieski kryształek. W środku tej sekwencji. Błagam, powiedz, że to nie jest tak kurwa głupie, jak mi się wydaje, że jest. Nie. Już to jest bardzo proste. Nie, on stoi na podłodze, na powierzchni. Chyba nie rozumiem. Też może stać tam, gdzie ten kryształ. Tak. Okej, okay, mamy to. I mean, to jest coś, co jest wykorzystywane praktycznie wcale, więc dlatego
O tym nie pamiętałem. Śnieg czy od... Ha? A, ten. Śnieg. Snow Halation. Witam Michale bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Czy miałeś kiedyś takie wrażenie, że widzisz coś i bardzo ci się to nie podoba? Mhm. Bo ja tak właśnie mam z tym czymś. Zastanawiam się w tej chwili, co autor miał na myśli. Bo to nie wygląda... Ja nie, jeżeli to zepchnę, to umrę. Tak. Jednocześnie tam na dole też nic nie zrobię, bo umrę. Więc nie podobajmy z tej strony, a tutaj nie mamy Energy Celi, doskonale. Ale tutaj masz... A nie, Ability ci nie odnawia wszystkiego. Zgaduję, że tu się da coś zrobić, jeżeli... No, to się zablokuje i wtedy można tym. Tak. Czyli potrzebuję tutaj po prostu przyjść mając zauważalnie więcej energii. Tak ci powiem, że z tej strony tak zauważalnie łatwiej się to robi. Co nie? Znaczy nie żeby jak już się ogarnęło, co tam trzeba zrobić, to było jakieś pytanie trudno, ale... dobra. Czy jest gdzieś... Wydaje mi się, że możesz... Zastanawiam się po prostu, gdzie jest najbliższe miejsce, żebym sobie odnowił tę energię. Wydaje mi się, że jak zejdziesz tam na dół, to się zreszli ten kryszteks. Jeszcze nie. Mhm. Nie wiem, czy to jest zależne. Nie zwróciłem w sumie uwagi, czy to jest zależne od ilości ekranów, które przejdę, od ilości przeciwników, które pokonam. Wydaje mi się, że musisz się oddać odpowiednio. Albo po prostu od czasu, nie. Zobaczmy teraz, czy... Będzie. Nie muszę ci mówić, że na normalu mógłbyś sobie farmić energię od przeciwników. Nie gram na normalu. Wiem. Wiedziałem. Bo tam na dole też chyba nie było niczego, tak ja. Czemu najbliższy duży save point jest tak daleko? Przydałby się tutaj. Jak samej przydałoby się, żebym tutaj nie umierał. True. A? Ciekawe. Najwyraźniej zaliczyło mi, że odbijając się od ściany zrobiłem długi skok tak jakby. Nie wiem czemu. Tak, to... Nie najlepiej rozegrane. Au. Dajcie mi energię, plus. This seem to be energy resources. But I've never seen this type on Earth. We cannot let it fall into Dr. Wawi's hands. We must find Dr. Wawi. Ja uważam, że te drzwi powinni się odblokowywać wtedy, jak masz odpowiednią ilość celi, a nie samej energii. Tak ty wyszy. Okej. Okay. To powinno wystarczyć. Nie! Górą. A! To też powinno wystarczyć, bo potrzebuję czterech. Mhm. Yes.
Jak przyprawić siebie i słuch komentującego, zawał. dobra, tędy. To było... to chyba. O, spójrz, zespiło się. No popatrz. Ujeb. Cześć, co ja robię? Wow, wow, wow. Dobra. I teraz mogę to grzecznie i kulturalnie zepchnąć. Jej. Tylko nie mogę tutaj zrobić tego. Tak będzie lepiej. I powinien być w stanie teraz to przepchnąć na dół. Jest. I dzięki temu dostać się tam. I kolejny energy cell jest twój. Ej. No i zło. Teraz więcej energii. Kto jeszcze co tu jest? Moja śmierć chybna. Okej, okay, nice. Jest zapis. Wykalkulatorowane. Nie ma się. Aj, apparently możesz to zrobić bez basza, jeżeli po prostu zrzucisz ten klocek teraz na dół. No ale jak masz basza, to możesz to też zrobić z baszem, więc... Różnie jest. Masz opcję. Nie będę narzekał, to na pewno. Dobra, czyli tu mamy wszystko. No w grot to zdaje się, że już większej rzeczy, które chcesz, to no masz. No mam 94%, to mnie jeszcze zastanawia, ale... Ten cały szary obszar to jest lokacja przy Blackrod Barrows. Aha. Aż nie, po prostu się zastanawiam, gdzie może być te pozostałe 6%, których nie mam jeszcze. Bo nie widzę tak na pierwszy rzut oka. Są takie ukryte strefy, które się w to wliczają. A. Na końcu drzewka z umiejętnościami do mapy i takich witek. No, tego kojarzę było, no. Że widać. Aha. Generalnie to mi się podoba w 100% Oriego, że dostajesz umiejętności, dzięki którym praktycznie wszystko widzisz na mapie. Więc cokolwiek pominąłeś, no to jesteś w stanie to zgarnąć i nie musisz jakoś bardzo pixel huntować. W sumie w Sodomach też była taka dusza. Kind of. Creepy, nie? Tak, ale to też nie do końca to, bo... Trzeba było jej umrzeć chyba? Nie, ona była pasywna, ale wiesz, pokazywała ci po prostu to, co było koło ciebie, tak? Aha. Czyli niekoniecznie to, co byś chciał tak naprawdę. Bo możesz do Blackrod Barrows apparently przyjść stąd? Zobacz, tutaj idąc... Nie, to Boże. Muszę dookoła obejść, tędy. Tak. W lewo i tędy. O Jezu. Tylko zastanawiam się teraz, którędy najszybciej będzie na górę przejść. Ewidentnie najszybsza droga na górę jest pójście w dół. Moja bezbędna logika się z tym zgadza. Muszę to jakoś... Z tamtej lewej strony obejść, prawda? Tędy. Oboj, teraz nie pierwszy się w Polsce, dziękuję. I tu w prawo. Tutaj w prawo, prawda? Jo. O mój Boże, ale to będzie zapierdzielanie dookoła. Nie stanie się, dlaczego tutaj nie ma żadnego, kurde, żadnej studni. Pewnie dlatego, że jest na górze. Tak, jak ktoś chciał coś zgadnąć na dole, to niech se przejdzie jeszcze raz. Bo jest chyba jedna studnia na lokację po prostu. I to dlatego. Bo ja już czuję, że ten stomp będzie jedną z rzeczy, na które będę bardzo się cieszył. W niektórych segmentach. Dobra, to w lewo. I tu już powinienem móc przeskoczyć normalnie. Tutaj byłem, z tego co pamiętam, więc nie będę już tu wracał.
Może to dziwne, ale jestem z tych osób, które muszą dosłownie co chwilę sprawdzać mapę, bo bardzo niekomfortowo się czuję, jeżeli tego nie robią. Jestem w stanie to zrozumieć. Łatwiej jest zdecydowanie ogarnąć twoje surroundingsy. Twoje otoczenie. Wydawało się, że ja tu byłem. Byłeś tu, ale jorgnąłeś się, że tutaj nie możesz nic robić obecnie, więc po prostu nie wracałeś tutaj. A zdechłeś pewnie w drodze powrotnej czy coś? Nie, właśnie wydawało mi się, że po tej... Że potem mi powiedziałeś, że ten, że tutaj właśnie przydał mi się double jump, jak już tutaj z double jumpem przyszedłem. I że mówiłeś, że to się da zejść double jumpem, a ja Eldasha używałem. No, ale chodziło mi o tą część. Znaczy nie, ja właśnie mówię o tej, gdzie w tej chwili jestem. Aha. Ja się właśnie zastanawiam, skąd ta rozbieżność się wzięła. O, i to jest to miejsce, do którego nie mogłeś się dostać. Tak. Tu się po prostu przebaszowujesz. Jest lifestyle. Jest dużo hapeków. Bardzo dużo tutaj rzeczy w ogóle można znaleźć w tej części. Mówię, odkąd masz stompa i basza. Dlatego tak na dobrą sprawę, ja jak już przechodzę grę, to wiem, że... Najpierw te bitki, a potem... Tak, żeby najpierw iść do drzewa. Bo ja też w sumie trochę się bawiłem przy jakichś różnych miejscach i później jak zgarnąłem stompa i basza, to stwierdziłem, że takie... łatwo. Dobra, tutaj... mam dylemat. Pomogę spróbować pójść tutaj na górę, pozgarnąć te rzeczy, pójść tutaj, pozgarnąć te rzeczy, albo pójść... Tutaj jest miejsce, mogę iść generalnie. Tak na mapie. To nie są teoretycznie tym miejscem, do którego mam się udać. No bo tak. Mogę zobaczyć, co jest tutaj. Tutaj widzę, że przynajmniej 3 kontenery są. Mogę pójść tutaj mniej więcej i zobaczyć, co jest. Mhm. I mogę iść do tej wielkiej lokacji tutaj. No tak, i wydaje mi się, że w tej wielkiej lokacji jesteś w stanie teraz zgarnąć, jak nie wszystko, to absolutną większość. Mogę też zgarnąć. Pierdol. Owszem. Jeszcze chwilę będę miał pływanie pod wodą. O. Zgaduję, że tam na górę trzeba przyjść, powiedzmy, od góry. A, bo to zostało jego. No i zaraz będzie pływanie pod wodą, owszem. Jak wrócisz ryby. To mnie nie trafiło? Może ten glut to jest tylko... To nie jest projektor, tylko taka pozostałość, o. Co tu jeszcze? Solid efficiency, triple jump... triple jump, no. Ultra defense. Biorąc pod uwagę w mój playstyle, to ten ultra defense może się przydać. Przejść tędy, czy przejść tędy? Jest jakaś różnica? Jak gdzie tędy? W sensie tutaj o tak. No. O tędy, albo tutaj w prawo i tutaj w lewo. Znaczy tutaj w prawo i tutaj w lewo nie możesz, bo ci blokuje. Tam gdzie jest ten map stone, aha, to ci blokuje tak, że nie możesz tam przejść. A, czyli muszę tędy tak się. Tak. To dzięki. Oszczędziłem sobie trochę ułożenia. No, bo pamiętam, że już tam byłeś. Zgarniałeś stand na Vitisela. A propos rzeczy do zgarnięcia. Boję się zapytać, jak tam się dostać. Są na to dwa sposoby co najmniej. A i niektóre rzeczy dosłownie wyglądają jakby w tej grze miało być latanie jako takie. Ej, kolego, nie chcesz może spać do mnie? To jest trochę tak jak ci mówiłem, stomp plus jedna późniejsza umiejętność pozwoliłem ci trochę połamać grę pod względem movementów. O mój Boże, w końcu Jezu! W końcu możesz się tu dostać i to i tak nie znaczy absolutnie nic w tym momencie. Aaaa!
Ja damn it, myślałem, że można to anulować. A mi przykro teraz, Sadż. A powiem sobie, jakby mi się to udało zrobić, o mój Boże. No dobra, to mnie to tutaj więc nie źle. Wyobraź sobie, jakby mi się wtedy udało zajść i bym się przekonał, że i tak chuj. To dopiero byłby sadge. No. Dobra, tutaj w lewo... Nie wygląda, żeby było sens ciekawy jakiś. Nie, jesteśmy w lewo. Próbuję zgadnąć to, co tam pod wodą było. Sorry, i tak już tu jestem. A, żeby mogę też pływać, to tym lepiej. Goddammit. Ja tego nie otworzę, prawda? Nie w chwili obecnej. Czy to coś jeszcze po lewej było? Nie. To skoro. Ale ta gra bluboluje miejscami, to jest niesamowite. Trochę energii sobie odnowię, jednej i drugiej. Dobra, i tutaj najbardziej mi się opłaca iść po prostu w prawo. I oberwać od czegoś. Tego mi się już pewnie nie opłacało, ale cicho. Chyba nawet nie musisz tej dźwignić. No właśnie, to była ta rzecz, którą rozpatrywałem w tym momencie. Not growth. Au. Spadnę? Spadnę. Albo nie spadnę! O mój Boże. Yikes. Nie no, nie jesteś daleko. Znaczy, no kawałek jestem. Jestem niedaleko o tyle, że da się tutaj w miarę szybko przemieścić, ale w bezwzględnej odległości to kawałek jednak jest. Au. Zapominam cały czas, że mogę ich w ten sposób bić. Aha. Dobra. Right! Ja się zastanawiam się, czy nie mogę tak po prostu zabić. Pewnie mogę! Tylko wymaga to dominę. Za wolno. I w lewo i w prawo jest dużo rzeczy z tego co widzę, więc tutaj... Okej. To jest ten kolega. Najgorsze jest to, że w takich sytuacjach zawsze się boję, że oni są mi do czegoś potrzebni. Oni jak są ci potrzebni, to się respią. Dobra, tu na górę... Nawet z Baszem bym raczej nie wszedł. A to przepraszam. No mniej więcej. Nie. Pytanie, czy mogę... Mogę po prostu tutaj stanąć. Tak. I generalnie w całej tej części jestem bezpieczny, jeżeli dobrze widzę. A to mnie zabije. Tak. Dobra. To kwestionuję z kolei. Strasznie nie lubię wymierzać tego typu rzeczy, szczerze mówiąc. Bo gdzieś tam mi się w głowie wydaje, że jak skoczę, to od razu będę tam, gdzie powinienem być, a jeszcze muszę liczyć spadnięcie i odbicie się. Aha. I to była zawsze jedna z tych rzeczy, które mi... źle wychodziły. Dobra. Tak myślałem.
Miss Cozy? Tanioszka. Trochę. Kolego, zostaw mnie. A kurde. Op. Op. Whoopsie. Tam coś na górze jest, mam wrażenie. Ja cię uspokoję, Jacek. Już niedługo będziesz mógł przez takie rzeczy przechodzić. Właśnie się dostałem, bo tam na górze coś było. Tak, tak. I się dostałem, czy to jest coś, co da się zgadzać? No... Ale ja powiem, że ja zrobiłem save'a na górze, zrobiłem. Mhm. Chciałem się zapytać, dlaczego jestem taki wolny, ale już widzę. Plot. Czy tam raczej lore. I! Przyjaźń nie istnieje, nie może mi skrzywdzić. To Modachi. Nakama! Zróbmy sobie save'a, zaraz będę pewnie psioczył na to, że będą potrzebne energy sola. Masz trochę energii. Zatem tam masz drzewa po drodze, więc będziesz mógł się ten... odnowić swoją energię. Zobacz, to coś niebezpiecznego. Ja z tym nic nie mogę zajść, prawda? Wejdź, idź po to drzewko. Masz na myśli iść po tamtą latarnię, tak? Dostajesz, mój drogi, Lightburst, taki świetlny pocisk. I od razu ci powiem, Shinji. Słucham. Możesz tym wycelowywać ogólnie, przytrzymując LB i okay, gałką. I lewym, okej. No i możesz też chyba dystans sobie, no. Okay. Wszystko możesz, jest całkiem ten. I możesz w końcu naciskać te pochodnie, możesz je w końcu zapalać. Yay! Każdą jedną, którą widziałeś poprzednio i to ci wszystko... A, i powiem ci jeszcze jedną śmieszną rzecz. Te? Jak sobie rzucisz Lightbursta, on ci w ogóle energię zużywa, więc uważaj, pół energii. Jak rzucisz Lightbursta nad siebie, czy tam gdziekolwiek go rzucisz, możesz się od niego zbaszować. O mój święty Boże. Czyli innymi słowy możesz dotrzeć naprawdę dużo miejsc, w których niekoniecznie nawet może powinieneś być. Przez to, że możesz się baszować wszędzie praktycznie. Znaczy widzę jeden główny problem z tą propozycją. Energia? Tak. Że masz ograniczoną ilość prób tak naprawdę. Znaczy ograniczoną o tyle, że możesz postawić save pointa, próbować jak nie wyjdzie to się zabić, tak? Cześć Sylwio. Cześć Sylwio. Może jeszcze wróci Kos oraz Samusei Kozm. Pytanie, czy ten Kos był sierotą?
Nie, nie będę. I tam na górze też chyba nie mogło nic zrobić, więc idziemy dalej. No się tam na górze mogłeś zaświecić tą pochodnię. Mogłem? Tam no? A tam była. To teraz musisz robić ten cały segment, od początku nie zrobię save'a. To by nie save, jest to słaby. Właśnie, Sylwia już jest, to może przypominać o zapisywaniu. No. Wykalkulatorowane. Dostałem macika, coś chyba za coś podobnego. I nie ukrywam, że zrobienie zapisu w tym miejscu, już po zrobieniu rzeczy, wydaje się całkiem dostępnym pomysłem. Tylu. Ale jak wszyscy wiemy, dostępne pomysły nie są moją domeną. Teraz gdzie ty to... O mój Boże. Nie, 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 nie każ mu się bujać, błagam, on już nie musi. On już nie musi. Możesz chyba... Zobacz, czy nie możesz zniszczyć tego pnącza na górze. Okej. Okay. Mogą, nawet się podświetlało, więc ma to sens. Mam mało HP, ale jakoś to przyboleje chyba. Okej, cel tu jest. Au. To nie było coś, co chciałem zrobić, ale jak wyszło, to nie będę narzekał. Ło! Wow, dobra, żyje. Jestem prawie pewien, że tutaj trzeba wykorzystać tą właściwość Lightbursta z baszowaniem. Znaczy, trzeba, nie trzeba. Mogę ci zademonstrować inny sposób dla zdesperowanych. Aha. Tylko nie wiem, czy mi wyjdzie. Dobra. Uda mi się? Nie uda mi się? Czy ty chcesz tego ptaka tu zbabić? Aż tam, tak. Nie, nie jestem pewien, czy ci się udało, ale możesz próbować, przecież ruszy, ale... Znaczy, wiesz, moim głównym problemem jest to, ile mam energii do prób tam. Aha. Nie uda mi się głównie przez to, że przez te lasery nie przejdzie. To pewnie tak. Więc najwyżej mógłbym z tym przeciwnikiem próbować. Pytanie, czy on jest w stanie tu skoczyć, czy nie? Jak myślisz, że jesteś w stanie tu skoczyć? Nie. Czyli mówię, że mam jedną próbę. You only get one shot. I mean, wystarczyła ewidentnie. No dobrze. Ten pocisk jakoś trwa wystarczająco długo? W sensie, jakoś określono już czasu, czy? No, na pewno on działa w ten sposób, że jak skoczysz i wystrzelisz, to nie możesz już później się od tego zbaszować, tylko jak stoisz. Ale poza tym to on dosyć długo trwa, no i póki on ten jest w powietrzu, to może się baszować. Na ziemi rzeczy, Więc mówię, to jest tak zajebista opcja do tego, żeby iść w różne miejsca wcześniej niż potrzebujesz. Zdobywać, głównie zdobywać znajdźki jakieś. Coś całą grę. No, powiem ci tak, to zostało dodane do Definitive Edition. To zdecydowanie nie miało miejsca w bazowej grze i to będzie widać. Dobra, pójdźmy najpierw tą. A nie. A...
Łatwe. Łatwo. Nie wyobrażam sobie zrobienia tego bez Eldrasha, ale łatwo. Dalej, nie wiem, czy widzisz. Ale mam trzeba być i tyle. Ej! I możesz mieć teraz Soul Linka za pół energii. Mogę. Potwierdzam. Kurde. Nie będę próbował! Au! Ja miałem aż tak mało HP? To mi po prostu aż tyle zdają. Okej, 10. To wiele wyjaśnia! To jak ja lubię, kiedy widzę wszystko na ekranie. Energię, którą nie pokażę. Au. To są te drzwi takie pseudobossowe, right? Tak. Okej. Po prostu już wolę się upewnić, czy muszę coś tutaj kombinować. Wydaje mi się, że jak trochę osłabisz siłę tego rzutu, to powinno być nieco lepiej. O! On jeszcze żyje, on nie... Łatwo. O! I ty kryształek za twoje wysiłki. Ambitnie powiedziałbym, że jeszcze dzisiaj zdążę dobić jakąś abilitkę, ale patrząc na godzinę to raczej niekoniecznie. Zobaczę jeszcze co jest tam na dole po lewej flagie, że będziemy kończyć. Dobra. Chyba, że nie wiem, masz dzisiaj czasu na więcej w ogóle? Raczej nie. Okej, czyli tu jest zablokowane, w ten sposób jest... Excuse me? Jezu, ależ to jest przydatne. Ależ to jest przydatne. No. Te zwane stomps. Zgaduję, że tutaj trzeba coś przytargać, żeby stało. Jak to przynajmniej wygląda. Niekoniecznie. Ale potrzebujesz dużo energii w tym miejscu. A! Stojąc tutaj trzeba tam strzelać. Yep. Okej. Okay. Kolowie, wydaje mi się, że potrzebujesz trochę więcej en... Chcę zapytać po prostu, żeby skończyć ten dzień. A, dobra, dobra. Także, robimy progres, to jest dobra rzecz. I na dziś to było na tyle, widzimy się jutro? Widzimy się jutro? Widzimy się jutro. Widzimy się jutro. Zdaje tego ojca porne. Jaka jest szansa, że jutro skończymy? Żadna. Naprawdę? Aż tyle jeszcze zostało? Wydaje mi się, że co najmniej dwa streamy. Fuck. Co nie? Jestem ostatnio rozpieszczony lepszym ekstratornejem, więc... Wracanie będzie nieprzyjemne. W każdym razie na dziś to ma tyle.
Widzimy się. Trzymaj się ciepło. Na Instagramie. Trzymaj się ciepło. Cześć.